Cześć wszystkim, to jest Flint Esencja. Moim gościem jest pisarz, dziennikarz, komentator życia publicznego Jakub Żulczyk. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo mi miło być u ciebie Marcin. Również się cieszę, zwłaszcza, że było wiele okazji, żeby przeciąć się i na portalach społecznościowych, mhm. i na jednym panelu wspólnie z Sokołem kiedyś byliśmy, więc wreszcie jest okazja powymieniać poglądy. Super. A wiem, że masz wyraziste... Więc z tym fajniej jest mieć cię tutaj. Jestem chyba pierwszym gościem też twojego programu nie rapującym. Tak, chociaż z tym nie rapującym, to już przełamałeś się akurat <grym> delikatnie. No tak, ale to, to wiesz, mimo wszystko może nie raperem o w ten sposób. Pierwszym gościem nie raperem. Tak, tak, tak. Dlatego. Oczywiście o hip-hopie pogadamy, bo od lat masz o nim sporo do powiedzenia, ale też z pewnością zahaczymy o twoje książki. Mm -hmm. Skupimy się też na tej ostatniej, na Czarnym Słońcu. Doczytałem ją, przyznaję, bardzo niedawno, z racji mm -hmm. na to, że ciężko mi się ze względu na to, co się dzieje wokół, czyta. Ciężko mi się pisze, ciężko mi się czyta, ale tak jak właśnie doczytywałem wczoraj ostatnie strony, jednocześnie odsłuchiwałem y, to, co się dzieje w Hat 16 Challenge i usłyszałem to słynne: już nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. To tak mnie tknęło, że to jest coś, czego mógłby słuchać Gruz z suchym w jednym ze swoich patriotycznych uniesień, że to jest taka fraza jak z konkwisty czy z honoru. To jest w ogóle ta poetyka. Tak. Tak, 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 to ma trochę takie, to ma, ten, to ma ten wydźwięk, no to jest, ja w Czarnym Słońcu cytuję dużo tych piosenek, takich tych kapel, takich, jak to się mówi, racowskich, bo to jest takie określenie, to nie są kapele skinheadowskie, wszystkie hemory, legiony i konkwisty, bo jednak skinheads to była kultura, która przez bardzo, bardzo długi czas nie miała nic wspólnego z żadną radykalną prawicą, neonazizmem i tak dalej, więc tego się trzymajmy. To była subkultura, która wodzi się z jamajki, więc trudno, żeby to, 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 to miało jakby cokolwiek wspólnego. No, te zespoły takie neonazistowskie to się głównie okre o, tym określeniem RAC Rock Against Communism określa. Rok przeciwko komunizmowi, więc to jest te, te, te wszystkie zespoły. No Ja miałem to takie nieszczęście, przygotowując się do pisania tej powieści. Słuchać tego bardzo dużo, i, a część z tych tekstów, które są w tej książce, też napisałem sam. Albo z pomocą mój brat napisał jeden tekst piosenki, który tam jest wsadzony do Czarnego Słońca. Ale to jest generalnie ta poetyka, tak? Gdy siedzisz w samotnej knajpie i sztorm bije tam o okna, patrzysz na ostatnią płonącą świecę, w niej jest nadzieja białej rasy, to to jest mniej więcej właśnie to. No, też ten ostry cień mgły. To jest bardzo podobny. Bardzo podobny. To jest ten, ten, ten sam obszar metaforyczny, tu masz rację. No, no tak, tak, ale ostry cień mgły jeszcze nie każdy z tych łysych chłopaków byłby w stanie rozkminić. Natomiast już Korwina Mikke, który chciałby socjalistów szatkować, który chciałby socjalistów wieszać i obcinać im jaja, no to jest bardzo jak z Czarnych Słońc i od tego to już osobiście przyznam szczerze, przy całym folklorze. Odbiłeś się? Ty, no. Wiesz co, gdzieś tam rozumiem bekę i wszystko, ale mm. gdzieś mnie jednak przeraza, że poseł, który ma lat 77, wygłasza treści, do których bardziej pasowałoby 8-8, no, czego by nie mówić. To znaczy Korwin to od zawsze chyba wygłasza takie treści, wiesz, to, to jest y, jego... On już powiedział tyle rzeczy tak niedorzecznie skandalicznych, albo skandalicznie niedorzecznych, albo jedno i drugie, że wiesz, że trudno trudno cokolwiek. Słuchaj, mój kolega, ty ja Ci powiem tak, a propos Korwina. Mój kolega kiedyś się zajmował Korwinem bardzo intensywnie, zarówno naukowo, jak i też y, pracował jako jego asystent przez dłuższy tam okres czasu, jak był młodym człowiekiem na studiach i tak dalej. Ale pisał też jakby doktorat o. Y, bodajże to się nazywało, nie skończył tego doktoratu w sumie, Historia Niedemokratycznej Opozycji w PRL, czy jakoś tak to się nazywało. No i Korwin jakby chcąc nie chcąc był dużym, e, dużym, e, du, dużym, bardzo chyba głównym bohaterem jakby tej pracy i powiedział, że natknął się na przykład wertując różne archiwa w ipn i tak dalej, to natknął się na podanie, które Korwin Mikke napisał jak był w areszcie, bo był też jakby siedział jako tam więzień polityczny, ale posadzili go do celi z Solidarnościowcami i napisał Korwin podanie do naczelnika więzienia, podobno tak wynika z tych dokumentów, że rzekomo tak słyszałem, że proszę mnie przenieść bodajże do celi takiej ze zwykłymi recydywistami, bo on nie może już z tymi kretynami z Solidarności dalej wysiedzieć. Więc wiesz, no czego on by tam nie powiedział, to jest... Yy... Jest trochę tru. Dla mnie Korwin to jest, jak go nie traktuję poważnie. Dla mnie to jest po prostu szurnięty dziadunio od zawsze. Mówi rzeczy okropne, ale ja wiem, że on mówi te rzeczy, one są obliczone na efekt. To jest właśnie po to, żeby ktoś się oburzył, przejął, przestraszył, złapał się za głowę, powiedział ola Boga, a to jest taka, taka jego taktyka. Uważam, że są to groźniejsi, wiesz, ludzie, ludzie niż on. I też. Uważam, że, bo tak mi się wydaje, bo bardzo dużo fanów on ma wśród takich ludzi bardzo młodych, nie? Mm -hmm. I to jest chyba, to polega na tym, że to, co on mówi, jest bardzo nastoletnie. W tym sensie, że takiego człowieka, który ma 15 czy 18 lat, bardzo łatwo przekonać do takiego myślenia, że ty jesteś najważniejszy, myśl tylko o sobie, żadna empatia nie ma sensu, w ogóle niech wszyscy się od ciebie odpieprzą. I wiesz, pomaganie innym ludziom nie ma sensu, w ogóle taki najważniejszy to jest taki, wiesz, darwinizm i, i najsilniejszy wygrywa, a kto przegrał, ten jest frajerem, tak? No to nastolatka łatwo chyba przekonać do czegoś takiego. Tak, no z drugiej strony znacznie bardziej niebezpieczne są treści wygłaszane przez eleganckich panów z muszkami niż... Komunikaty od barczystych hamów, do których odruchowo łapie się dystans. Wiesz co? To jest, to jest przebyt, bo to jest trochę tak jak w, w kulturze, czy nawet w, w, mu, w muzyce, że jakby pojawia się jakaś nisza, i ta nisza zaczyna infekować mainstream, jakby zaczyna wpełzać do tego mainstreamu i zaczyna jakby. Na, formuje go, nadaje mu kształt, tak? Mhm. I będąc jakby taką forpocztą pewnych zjawisk, i, i, i tak dalej, i tak dalej. I ci co sprytniejsi wizjonerzy z tego mainstreamu, że się posłużę taką e, alegorią takiej, nie wiem, postaci typu Kanie West, biorą z tych nisz to, co jest w nich najciekawsze, formują w nową całość i w ten sposób nadają kształt temu głównemu nurtowi. No i niestety, niestety, uważam, że takie rzeczy też analogiczny proces zachodzi w polityce, mhm. która też jest częścią szeroko, bardzo szeroko pojętej kultury. I teraz dochodzimy do czegoś groźnego, że tak naprawdę te, te radykalne nisze, bardzo radykalne, same w sobie nie są groźne, bo one zawsze będą groźnymi niszami. I to problem zaczyna być wtedy, kiedy te bardzo groźne nisze, jakby zaczynają wpływać, wiesz, kurczę, na kształt tego po prostu mainstreamu politycznego, formować to, co on myśli, jakby dyktować pewne zachowania, dyrygować nim i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że wyraziłem się w miarę jasno. Tak, tak, no. myślę, myślę, że tak, ale abstrahując już od tego, że wiadomo, że empiki są nieczynne i tak dalej, mm -hmm. myślę, że ta książka, właśnie twoja ostatnia, Czarne Słońce, idealnie sprawdziłaby się w tej chwili, bo jak czytałem na przykład cytowanego przez ciebie Bakunina o mm -hmm. niepodzielności wolności, mm -hmm. że właściwie wyjęcie cząstki z wolności już czyni ją, neguje ją poniekąd, mm -hmm. to, już nie jest, to już nie jest wolność, albo... Czytałem o tym, że do wolności trzeba dorosnąć, mhm. że wolność to nie samowola. No to brzmi jak absolutnie y, bieżący komunikat w czasach, gdzie y, nawet y, te wszystkie szesnastki, które nas teraz mhm. zalewają, są takim wielkim wołaniem o wolność i tak. w końcu rzuceniem kamieniem w system, którego dawno w naszym hip hopie nie było. To jest super. To w ogóle jest super, że nagle wiesz, kurczę, oglądam te wszystkie szesnastki i mnóstwo tych raperów, którzy tak byli, ja coś, nie wiem, apolityczni albo obiektywni, albo trzymali się na dystans, albo interesowało ich coś innego. W ogóle nie tylko raperzy, ale też artyści i tak dalej, no bo to już dawno przestało ograniczać się tylko do raperów. W końcu i ty i ja też dołożyliśmy cegiełkę do tej sympatycznej inicjatywy. Natomiast wiesz, no to jest fajne, że robi się ferment i że, i że nagle ktoś zaczyna po prostu mówić. Jakby wprost, wiesz, fuck the system, bo to jest nawet, to nie o to chodzi. Ja wychodzę z założenia, że jakby to nie ma większego znaczenia, czy to powiedzenie, fuck the system, jest zasadne, czy nie. Ta akcja jest ważna, to, że to zrobiłeś w ogóle, jest ważne, nie? To, że jakby wiesz, w rzeczywistości jest jakieś działanie, jest jakiś ruch, to, to, to jest istotne i to jest super. Ale powiem ci też, że kurczę, są też takie momenty w tej sytuacji, które mnie na przykład napawają optymizmem, nie? No, gadałem na przykład, gadam dużo o tym z moją e, lepszą połową, z moją dziewczyną i ona na przykład powiedziała ostatnio coś takiego, co bardzo tak, mnie zaintrygowało, że mówi słuchaj, ale mówić, patrzę na to, co się dzieje i ja na przykład zawsze mi się wydawało, że kiedy przyjdzie taka sytuacja, taka krytyczna, typu jakaś na przykład właśnie taka niby bardzo duża pandemia i związany z nią kryzys, no to nie wiem, w Warszawie to będzie wiesz, brąk pod koniec lat 70. W ogóle nie będzie prądu, samochody będą płonąć, wiesz, szyby będą wybite w żabkach, ludzie będą latać po prostu, wiesz, dziesionować się po prostu nawzajem i tak dalej, i tak dalej. A nagle gdzieś tam to społeczeństwo, pomimo tego, że jest takie dosyć, wiesz, podzielone i, i, i kurczę, no mało jednak takie takie właśnie niby odpowiedzialne za to dobro wspólne to jednak zdaje trochę ten egzamin z takiej odpowiedzialności, takiej przynajmniej na takim bazowym, wiesz, kurcze, kurcze poziomie, nie? Ludzie jakby nie są lekkomyślni w tym, co, co się dzieje dookoła i to, to, jest, to jest fajne, to jest, to jest, znaczy fajne, nie wiem, czy fajne to jest akurat to słowo. To jest po prostu dobre, to mnie gdzieś tam napawa opty, optymizmem, nie? Jakimś tam lekkim, delikatnym. No tak, bo jeżeli u ciebie optymizm, to chyba tylko i wyłącznie lekki i delikatny, bo gdzieś tam y, y, gruzu, mroku i y, czerni jest w tych twoich książkach mnóstwo. Tak, ale ja też trochę się z tego wentyluję, wiesz, pisząc te książki. To po pierwsze, to, to jest tak, że ja też się trochę wyżywam y, robiąc to i gdzieś tam różne swoje lęki obawy i paranoje po prostu wkładam w te powieści i trochę potem jak już je napiszę i oddam je tym czytelnikom, to w pewien taki perwersyjny sposób... Czuję się oczyszczony, a poza tym też mi się wydaje, że w tych moich książkach jest jakaś, do no, takie delikatne światełko w tunelu, nie? Bo na przykład Czarne Słońce, które jest książką, no wiadomo, przegiętą, komiksową, szaloną, trochę popieprzoną i tak dalej, to jednak ten gruz w tym całej swojej takiej dzikości, przerysowaniu, który jest trochę takim lobo, trochę takim halkiem, trochę tym gościem z mechanicznej pomarańczy, no jednak w pewnym momencie staje się człowiekiem, po prostu, nie? I to. A stawanie się człowiekiem jest takie trochę trudne i proste jednocześnie, ale jest możliwe. I, i o tym wiesz, o tym, o tym trochę jest ta książka. Ja w ogóle. Bo, bo wiesz, bo ja w ogóle uważam, że nihilizm i defetyzm są fajne, zwłaszcza jak są ładnie opakowane, na przykład, nie wiem, w dobrą muzykę albo w genialną literaturę, to wtedy w ogóle się robią, wiesz, ciekawe. Mhm. Eee, i, I taka myśl. Wiesz, że wszyscy umrzemy i skończymy w szambie w ogóle w mrocznym szambie wieczności i tak dalej tak dalej, nic nie ma sensu. Kiedy ją na przykład świetnie napisać albo zagrać, albo zaśpiewać, albo wywrzeszczeć, to ta myśl się robi bardzo, bardzo ciekawa, bardzo taka pociągająca, ale na dłuższą metę jest kurczę nudna i do niczego tak naprawdę nie, nie prowadzi. I ja gdzieś tam. Tak naprawdę jestem, wiesz, kurczę, zwolennikiem nadziei, no, jakiejś tam. I nie nadziei jako myślenia, że wszystko jest różowe i że wszystko będzie dobrze i będzie super. Nie, nie nadziei traktowany jako taki wiesz, jako heroina, tylko nadziei po prostu jako pewnego modelu współpracy z rzeczywistością. No. Tak mi się wydaje, że to jest jakby cenne, bo cenne jest to, co wytworzymy, co zrobimy, nie? Jak pomożemy sobie nawzajem, to jest dobre. Tak, nie Jasne, jasne, że tak. Natomiast y, jestem ciekaw, jak pisze ci się y, te wszystkie sceny pełne okropieństw, y, przerysowanego okrucieństwa. Czy to jest coś, co w pewien naturalny sposób z ciebie wypływa? Czy to jest coś, do czego się zmuszasz? Bo y, szczerze powiem, że pierwsze 150 mhm. stron y, czarnego słońca jest takie, że wiele osób tę książkę odłoży albo rzuci w kąt. Tak, tam jest taki sprawia na początku. masz to wkalkulowane. Od początku wiedziałeś, że tak to może zostać odebrane, ale jestem ciekaw, jak ty z tym masz, czy aby nie jest przypadkiem tak, że ktoś zarzuci ci, że ty się masturbujesz tym całym okrucieństwem, które opisujesz. Nie no, masz. Masturbacja to jest czynność z definicji odbywająca się w samotności, a, a jednak ja, pisanie jest jakby jakimś aktem komunikacji, tak? Także to masturbacja może nie. Słuchaj, to Czarne Słońce, bo to jest Czarne Słońce, ma pewną swoją konwencję mhm. i tam jest ta, ta brutalność i ta e, mnóstwo tej brutalności, przemocy i krwi i tak dalej, no ale kurczę, to cała taka myśl która jest poddana i krytyce i wyśmianiu w czarnym słońcu, czyli myśl pod tytułem, że jakaś grupa ludzi może być lepsza od innej grupy ludzi i ma większe prawo do życia dlatego, że na przykład coś myśli w jakiś sposób konkretny myśli albo wygląda albo mówi jakimś językiem i tak dalej i dlatego ci ludzie są lepsi od innych, no to ta myśl sama w sobie jest jakby przemocą i brutalnością. Także także trudno nie było tej Przemocy i brutalności użyć. Natomiast co mi się najtrudniej pisało w tej książce, to nie te momenty, kiedy tam flaki latają, czy krew, i wiesz, i krew bryzga na ściany, i czaszki wybuchają i tak dalej. Najtrudniejsze do napisania chyba, były, chyba był fragment, ten, który się dzieje w Treblince i kiedy tam gruz zamienia się w zupełnie innego w ogóle jakby człowieka, i cofamy się do czasu II wojny światowej. No bo on wymagał bardzo dużej pokory, jakby zupełnej zmiany języka, zapoznania się ze źródłami, kompletnego takiego wywrócenia tej książki na drugą stronę, zmiany tonu, przekopania się przez dokumenty, no takiego w ogóle pokornego odrobienia lekcji, no, no bo tak, wiesz, no kurczę, pisać o Holokauście, no nie myślałem, że nigdy to, nie myślałem kiedykolwiek, że to zrobię, ale... Przy tej książce nagle doszedłem do wniosku, że to muszę zrobić, więc to było, wiesz, to, no to było długie, długie takie psychiczne przygotowywanie się, no. oglądanie filmu Shoah Landsmana, na przykład, wiesz, w skupieniu, który jak wiemy trwa 10 godzin i nie jest jakby tak zwanym, to nie jest Netflix and chill i tak dalej, i tak dalej. No wejście, próba wejścia w to, na tyle na ile można wejść w to wyobraźnią, tak, bo, bo tylko wyobraźnią, dzięki opatrzności możemy w to wejść. Także to było najtrudniejsze, a... A te fragmenty takie, że tam, wiesz, ręka, ręka, noga, mózg na ścianie, to były raczej takie rozrywkowe, rozrywkowe w, pi w pisaniu. I też kończąc, to chodziło też o to, że, może już to powiedziałem, ale powiem to trochę inaczej, że ta prawdziwa brutalność jest w tej idei, nie? A, a nie w tym, że tam on komuś nogę złamie, rękę złamie, po głowie komuś poskacze i tak dalej. Mhm. Te sceny z Terblinki rzeczywiście są mocne. Przez, zastanawiałem, zastanawiałem się nawet, chwilę, czy ta postać warszawskiego boksera, który bierze dziecko na ręce, nie jest mrugnięciem do twardocha, do króla króla. O kurczę, to ciekawe, to. Bo w, o kurde. Wiesz co, że mogło tak być. Mogło mi to wpaść do głowy, jak to pisałem. Ja natomiast muszę przyznać, że nie czytałem tych książek ja ich nie znam, no. Na Królu to byłem w teatrze tylko. Także nie, 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 nie czytałem tych książek. Także, ale mogło tak być, jak to, jak to pisałem, bo ja często jak piszę moje książki, to lubię właśnie wypuścić takie takie, takie mrugnięcie okiem, taki easter egg, a potem o tym zapominam, no na przykład. I wiesz, ale mogło tak być, no rzeczywiście. Widzisz, może dlatego, że nie czytałeś, to najtwar najtwardsze jądra Górnego Śląska nie, <laughs> nie odpowiedziały ci na nominację, tak? Ja, kurczę, no nie wiem, no, mam jeszcze na, na nadzieję, że Szczepan pokaże nam wszystkim w taki czy inny sposób, jaki ma świetny dystans do siebie i poczucie humoru. Okej, okay. uważasz, że dystans do siebie i poczucie humoru to coś, czego polskim literatom tak in general brakuje, czy, czy niekoniecznie? Czy mają go akurat pod dostatkiem, a na pewno więcej niż raperzy? Oj, nie wiem, no wydaje mi się, wiesz co, że w literaturze to dużo częściej ja może idealizuję środowisko rapowe. Gdzieś tam trochę, bo akurat ci ludzie ze środowiska rapowego, których miałem poznać albo z którymi się kumpluję, są po prostu bardzo fajnymi ludźmi. Mhm. Ale też nie jest ich jakoś super dużo wielu. A no, ale też znam parę takich osób oczywiście w polskim środowisku literackim, jakichś moich serdecznych kolegów, przyjaciół i tak dalej, chociażby Łukasza Ropitowskiego, którego bardzo pozdrawiam. Ale obserwując literatów sobie tak z boku, bo ja się nie czuję trochę częścią tego środowiska i patrząc, jak się zachowują i jakby jak reagują na pewne rzeczy, no to mam wrażenie, że tam. Wiesz, jest taka przypadłość neurologiczna, że Kij w dupie się splata z kręgosłupem. <głos> <głos> Taką nierozerwalną całość i, i trochę już nie można nic na to poradzić. No jest problem. Wiesz, no kurczę, my jesteśmy ludźmi takimi dosyć oderwanymi od rzeczywistości. Dużo czasu spędzamy sami. Mnóstwo czasu spędzamy przed komputerem, jakby też w mediach społecznościowych. Mało mamy takich bezpośrednich konfrontacji z ludźmi. To powoduje, że strasznie łatwo się nakręcamy. Tak naprawdę powinienem mówić, nakręcam, bo to też mnie nauczyli kiedyś na terapii: jak mówisz liczbie w, mnog w mnogiej, że o ludziach, że my coś robimy, tak naprawdę mówisz o sobie. Ale widzę te symptomy u wielu, wielu, różnych, wielu różnych literatów. Też uważam, że my jesteśmy takim środowiskiem bardzo kurczę, takim łatwym do zmanipulowania. I też problem jest z taką, uważam, z solidarnością, jakąś taką, powiedzmy, zawodową wśród ludzi pióra, e, chociażby ze względu na potężną dysproporcję zarobków. Mhm. I jakby i statusu, no, jakby, bo wiesz, bo są ludzie, którzy na pisaniu zarabiają naprawdę fajne pieniądze, i są ludzie, ludzie którzy nie zarabiają na pisaniu literalnie nic, bo to jest mhm. dla nich po prostu działalnością jakąś tam hobbystyczną, kompletnie, no, a jest jeszcze cała masa odcieni pomiędzy. I trudno w tym momencie, tak naprawdę, wydaje mi się, jakąś, o jakąś taką wspólną, wspólną pieśń. Jeśli o to chodzi. Wydaje mi się, że akurat w środowisku hip-hopowym jest bardzo podobnie, w sensie, że jest sama ta wierchuszka, góra, mm -hmm. y, która robi dzikie wyświetlenia i dzikie pieniądze mm -hmm. plus całe mnóstwo ludzi, którzy są totalnym planktonem y, tak. w kwestii materialnej tak. i że gdzieś jest y, totalnie wycięta ta klasa średnia, w, jeżeli chodzi o... Nie, jest trochę tej klasy średniej akurat w literaturze polskiej. Wiesz, wydaje mi się, że jest, tylko że też jest bardzo dużo ludzi. To jest bardzo złożone zjawisko, bo bardzo niewielu jest ludzi, na przykład w ogóle w kulturze polskiej, mam na myśli na przykład literaturę albo film, którzy są niezależni od państwa. I to jest, wiesz, jakby, że jest totalnie ta kultura uzależniona. W tym sensie, że ludzie się utrzymują ze spotkań autorskich, które są dotowane przez ministerstwo, mówię o pisarzach, albo ich książki są współdotowane z programów mini, ministerialnych, albo żyją ze stypendiów, które też są jakby wiesz, kurczę, tak samo jakby, chociaż przynajmniej po części dotowane przez miasto czy przez ministerstwo i tak dalej. Tak samo jest z teatrem i, i jakby to, to muzyka jest tą taką dziedziną kultury, tak naprawdę bardzo niezależnioną od państwa, ale literatura już niestety nie. Ja jestem człowiekiem, Na przykład bardzo rzadkim przypadkiem pisarza, który w ogóle nie. kompletnie jakby nie potrzebuje, też czasami płaci mi tak zwane państwo polskie. Na przykład, kiedy właśnie jadę na spotkania autorskie z czytelnikami, wiesz, dotowane przez, nie wiem, DKK, ale generalnie, no to to. To, to jestem taki bardzo, bardzo niezależny w tym sensie. Bardzo niezależny jestem osobą jak na polskiego literata. Ja, nie, wydaje mi się, że też już. Są raperzy, którzy wiedzieli, co nagrać, żeby otrzymać grant państwowy, że też zdarzają się płyty okazjonalne, jubileuszowe, poświęcone y, tematyce, której akurat politykom jest po drodze. To też się zdarza, ale no na pewno nie w takim. Y, nie, nie, y, znaczy, y, bo to, to nie jest wiesz, mój zarzut do nikogo, bo ja nikogo absolutnie nie oceniam, ani nie osądzam, ani nie mówię, że ja jestem jakiś lepszy. Broń Boże, mi się po prostu tak ułożyło, że ja wiesz, moje książki się dobrze sprzedają i pracuję dla dużych telewizji prywatnych też jako scenarzysta i ja nie muszę po prostu pewnych rzeczy robić i jeśli coś robię takiego to znaczy tylko że chcę więc ja nikogo nie oceniam tylko jakby przedstawiam taki fakt taką trochę wiesz kurczę no smutną niesmutną rzeczywistość no że na przykład no bardzo dużo jest niestety zależne od ministerstwa kultury które jest takie jakie jest w tym momencie i rządzi nim kto rządzi no, no gdzieś tam wyczułem w swoich postach po premierze Czarnego Słońca trochę żalu o to, że gdzieś ta powieść była zmarginalizowana, że właściwie żadna strona barykady jej nie doceniła i że nie odbyła się wokół niej stosowna dyskusja. Hmm. Wierzę, że ten czas jeszcze nadejdzie. Ja też trochę zdaję sobie sprawę z tego, oczywiście, że byłem rozżalony, natomiast wiem, że napisałem książkę, z którą jakby trudno sobie poradzić, bo ona jest bardzo taka... Hmm, Obrazoburcza wydaje mi się nawet nie w tym sensie, że ona mówi coś obrazu, obrazoburczego o religii czy państwie polskim i tak dalej. Ona jest obrazoburcza w tym sensie, że ona mówi o tych tematach w taki pozornie bardzo niepoważny sposób. I że to jest taka bardzo palpowa książka i bardzo taka, wiesz, kurczę, no. Mm, no taka trochę, wiesz, tarantinowska z, bra, z braku lepszego określenia. I wydaje mi się, że to wiesz, co za, zabiło ćwieka różnym komentatorom i krytykom z lewa i prawa, wiesz, no książka się bardzo dobrze w ogóle sprzedała, miała bardzo dobry odbiór czytelniczy, skrajny odbiór czytelniczy. Jak czasami wejdę sobie na, nie wiem, jakiś Lubimy Czytać, czy coś takiego, które bardzo lubię, bo to jest takie naprawdę, wiesz, kurczę, woks populi, mm -hmm. jeśli chodzi o, 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 o literaturę polską, no to widzę, że jakby to napisałem książkę, która budzi skrajne emocje, bo ludzie albo piszą, że to jest jakieś totalne gówno, którego w ogóle nie da się po prostu czytać i w ogóle co to jest, albo piszą, że to jest książka, która... Strasznie, nie wiem, no zmieniła ich sposób myślenia, zmieniła ich życie, w ogóle bardzo głęboko nimi wstrząsnęła, i tak dalej, i tak dalej. I, no kurde, to jest, wiesz, to, to jest najlepsze, co się może autorowi przydarzyć, także to jest super. A niestety, ta, wiesz, ta krytyka literacka w Polsce to tak kurczę trochę też, wiesz, tak jak w każdym hermetycznym i zamkniętym środowisku są pewne preferencje, są ludzie, których się lubi, są ludzie, których się nie lubi, są ludzie, którym się na przykład trochę zazdrości, albo są ludzie, których nigdy się nie traktowało poważnie, bo coś tam, no i i, i tak to tak to, tak to jest, nie? To jest też trochę, na przykład, że polscy krytycy literacy bardzo chcieliby być ważniejsi niż teraz są. Bo niestety ja czuję ich ból, rozumiesz o co chodzi, bo jak był krytykiem literackim, który ma doktorat z filologii polskiej, jest doktorem habilitowanym i pisze recenzje do poważnych gazet i kwartalników, ale Jakaś dziewczyna, która weźmie po prostu jakąś książkę, posypie ją liściami, zapali świeczkę, zrobi zdjęcie na Instagramie, zapostuje albo nagra filmik na YouTube, podtrzyma tę książkę i powie. Cześć kochani, to nowa tutaj powieść. Tam Ania z Doliny Roztoki, przeczytałam ją naprawdę fajnie. I ta dziewczyna ma 50 razy jest bardziej opiniotwórcza od tego człowieka. No to wiesz, to ja rozumiem jego frustrację. Nie, oczywiście. I no. ten człowiek musi to sami wyżyć i wyżywa się na przykład na mnie. Jasne, jasne, że tak. To jest dokładnie ten sam mechanizm, który mamy w muzyce również, również rapowej. No tak, wydaje mi się, że dla nie każdego ta wolta, którą stosujesz, może być łatwa, bo jak się przebijesz przez to pierwsze dziesiąt stron naturalizmu, mhm. to nagle się robi taka trochę dogma Kevina Smitha, na zasadzie takie No tak, tak, lekkie, tak, to jest dobre porównanie. Takie podejście, gdzie, wiesz, gdzie, yy, nie wiem, kurde, ile mogę zaspoilować, ale gdzie powiedzmy matka z dzieckiem, mhm. nie byle jaka matka i nie byle jakie dziecko, yy, rozmawiają po prostu yy, dowcipnie. No. Mhm. I gdzieś tam z pękających czaszek nagle robi się dyskusja o tym, że dżownice są zabawne, bo jak przekroisz, to dwie ich części żyją. Słuchaj, ja w ogóle uważam, że kurczę, jakby. To jest moje zdanie, ale uważam, że w ogóle w kulturze to jest trochę tak, że bez poczucia humoru to sprawa jest stracona, nie? Że musi być jakiś ten moment oddechu, jakiś żart, mrugnięcie okiem, nie? I nawet jak włączysz sobie jakieś takie super mroczne rzeczy w kulturze, nie wiem, włączysz sobie Joy Division, czy nie wiem, poczytasz sobie Bernharda, czy sobie włączysz jakiś burzum black metal i tak dalej to gdzieś tam jest taki element tego, że to nie jest do końca na serio i mhm. dlatego to jest w ogóle ok. Jak robisz się totalnie na serio, zasuwasz sobie, kurczę, wiesz, potąd suwak albo krawat w ogóle i ten, to jest, to jest tracony, to jest po sprawie. Musi, musisz być w żart w tym, co robisz. To jest, ty, czy jesteś pisarzem, malarzem, raperem, muzykiem, kim chcesz. Musi być trochę żartu w tym, co robisz, bo inaczej jest po tobie. Tylko, że jest coraz gorzej z odczytaniem tego, kiedy twórca żartuje u ludzi. W sensie. Ja lubię taką niepewność, nie wiem, jak ty. No, ja, w sumie, ja w sumie też, chociaż to poczucie, kiedy nie poznasz się na żarcie i zrobisz ciebie idiotę, jest przykre i frustrujące. A, a ja, mówię, ja wtedy mam taką pokorę. Ja wtedy mam takie Okej, okay, dobra, nie poznałem się, to był żart. Zwłaszcza, że mnie jest bardzo łatwo nabrać. Ja jestem takim człowiekiem w życiu, którym bardzo łatwo zrobić jest kawał, bardzo łatwo jest go nabrać. Ja bardzo trochę jestem taki cofnięty, jeśli o to chodzi. Ironii często nie czytam. Ktoś do mnie coś mówi, to ja mam takie. Ale naprawdę Wie, i dopiero żartowałem. To jest coś, co ja bardzo często słyszę. Także wiesz, także to ja, ja akurat jestem tego uczucia przyzwyczajony, także, 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 także spoko. No czasy takie, że jak ktoś ma kontakt z popkulturą, to może w ciemno zakładać, że już wszystko jest ironiczne, bo. Tak. Tych komunikacji... Ale ja nie mówię o pustej ironii, wiesz, mi nie chodzi o taką pustą ironię, że ja teraz ze wszystkiego wyszydzę tak cynicznie i. Nie, nie... Pusta ironia, też trochę tak jak gadaliśmy o tym nihilizmie, i to też jest moim zdaniem trochę bezproduktywne. Poczucie humoru jest ważne, takie, które może być totalnie ostre, totalnie obraźliwe, ale jest w tym jakaś nuta też sympatii. Rozum rozumiesz, rozumiesz o co chodzi? To jest tak jak parę miesięcy temu, jak jeszcze można było chodzić na występy, to poszedłem na warszawski występ trochę. Genialnego, a trochę przegranego komika Louis C.K., bo był w teatrze polskim bodajże występował. No i kurczę, on walił jakieś totalne po prostu żarty. Takie naprawdę, kurczę wiesz, to jak to on, jak to stand uper amerykański. Na przykład powalił, a propos Czarnego Słońca, to walno taki żart, że był w Oświęcimiu. Jak on to powiedział, że on był w Oświęcimiu na wycieczce, bo był też w Krakowie i go zabrali do Oświęcimia na wycieczkę i mówi, no i sobie tak pomyślałem, jak zareagowali by ci ludzie, którzy tu byli w latach 40. gdyby im powiedzieć, że za 50 lat będą ludzie kupować bilety, żeby tu wejść. O no, matko. <gry> no, ale, ale wiesz, to jest ale, była, nie ale, była w, ale była w tym sympatia, rozumiesz? Był w tym jakiś jednak taka, to było na takiej, kurczę, trochę dobrej energii i mi się wydaje, że na przykład Czarne Słońce to jest książka, która dla wielu ludzi może być absolutnie nie do przejścia i ja to rozumiem, ale która jest napisana mimo wszystko z jakąś tam sympatią do czytelnika. Takim, że ja się śmieję ze wszystkiego, bo uważam, że należy śmiać się ze wszystkiego i z ciebie też się śmieję, ale ja nie uważam, że jestem jakiś lepszy od ciebie. No tak, ludzie chyba też lubią proste szufladkowanie w sensie. Mhm. Lubią poczuć, że ktoś opowiada się właściwie bez większego zawahania yy, za jedną z opcji, a tutaj postać yy, Andrzeja myślę, że uderzy w bardzo wiele yy, osób, yy, yy, które yy, byłyby skłonne z tobą sympatyzować z racji na to, że uderzasz w kościół, uderzasz w nacjonalizm, mm -hmm. a to jest taki po prostu już właściwie bezsilny, stary człowiek, który żyje jakimś... Bardzo si nieszczęśliwy. Tak, tak, tak. Który żyje... Yy, jakimiś po prostu wyblakłymi kliszami z y, przeszłości i który gdzieś tam y, paradoksalnie wyciąga rękę do czegoś, czego najbardziej nienawidzi. Wiesz co, bo na przykład to jest trochę o tym, to jest trochę o tym, że kiedy na przykład patrzę na ludzi z pokolenia moich rodziców, którzy wciąż trochę nadają ton tej takiej na przykład dyskusji politycznej w naszym kraju, nie? I mówimy na przykład zarówno sprowadzając to do takich rzeczy codziennych, codziennych i prozaicznych, nie? Że są ludzie, którzy są przeciwnikami PiSu i którzy są za PiSem, tak? Ale ci wszyscy ludzie, ci jakby starsi od nas, oni trochę i o tym trochę jest też ta postać Andrzeja, oni wszyscy używają jakby do PiSu świata pojęć sprzed 30 lat. Wciąż uważają, że ten świat jest taki jak 30 lat temu. I wciąż uważają, że jakby to, co się dzieje na przykład w polskiej polityce, to jest jakaś walka dobra ze złem. Tak jak to miało miejsce, wiesz, kurczę, w czasach PRL-u. I oczywiście ja absolutnie jestem przeciwnikiem PiSu za piekłem, bo jestem przeciwnikiem kurczę, wszystkiego, co jest konserwatywne, ograniczające jakby wchodzące w jakikolwiek mariaż, po prostu wiesz, z religią, jakby blokujące prawa człowieka, prawa kobiet, można tak wyliczać, po prostu wiesz, w, w nies ale też głupie, cynicznej, to no, można to wyliczać po prostu w nieskończoność. Tylko kurczę, też chodzi o to, że największe mm, nasze nieszczęście w tym momencie jest takie, że ten konflikt jakby nie ma się już po prostu rzeczywistości, bo nagle wchodzimy w świat, tak przyspiesza strasznie i tak się zmienia że, wiesz, że nagle... No, kurczę, no, to jest taka, wiesz, bitwa na kiki w płonącym lesie, no. Nie wiem, czy, czy dobrze, czy, 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 czy jasno się wyrażam, nie? Myślę, że bardzo jasno. Na przykład, wiesz, no, ludzie z pokolenia moich rodziców chodzili, na przykład... E, są, żyją jeszcze cały czas w takiej jakby doktrynie neoliberalnej. i Uważają, że to jest doktryna, która... Opisuje dobrze świat, w którym żyjemy, i która może jeszcze go zbawić. Na przykład, nie? Która w ogóle jest okej. Okay. Wystarczy, żeby ten neoliberalizm wygrał, na przykład w postaci Platformy, platformy Obywatelskiej. A my żyjemy w świecie takim, w którym ten neoliberalizm, jak i jego w ogóle przeciwieństwo też już dostrzętnie się skompromitowały. Tak, bo zdycha my, właśnie na COVID. Bo, bo zdycha właśnie na COVID i zdycha, zaraz będzie zdychał na globalne ocieplenie, i my potrzebujemy jak najszybciej. Bardzo gruntownego w ogóle przeformułowania, wiesz, umowy społecznej, żeby po prostu ten świat dalej jakoś działał i żebyśmy dalej w nim normalnie funkcjonowali. A to już się im nie mieści w bani, bo to jest w ogóle rzecz z piątego wymiaru, tak? I to nie jest ich wina, bo oni dorastali w czasach, kiedy to była rzeczywistość. A nagle nie jest, bo ten świat, wiesz, przyspiesza, przyspiesza, przyspiesza coraz bardziej. I to o tym trochę jest ta postać, Andrzeja. Że dla mnie jakby jakieś takie bitwy, pis kontra PO czy. Pi PiS kontra kot to jest coraz bardziej jakaś taka w ogóle wiesz, kurczę pobili się w domu starców, no. Okej, okay, no to też nie zaspoiluję chyba za dużo, ale ta otwierająca scena, gdzie odbywa się spotkanie aktorów, jest to całe właśnie takie cała ta ideologia środka, całe to pieprzenie mm -hmm. nad apaszek, którego doświadczamy z z centrum, czy też z lewej, lewej strony, i y, kiedy wpadają ci neonaziści, zrobić tam im krzywdę, to gdzieś tam y, trochę się już na to czeka. Bo w sensie już masz, już masz po prostu dosyć tej rozmowy, i masz wrażenie, że kurczę sam chętnie może nie, że oskalpowałbyś, ale że chętnie byś kopnął pana reżysera czy panią aktorkę w dubsko. Wielkim problemem. Eee, kurczę, ja tak czasami się zastanawiam, z czego to wynika. Nie wiem, czy nie jestem misiem o zbyt małym rozumku, żeby trochę to analizować, ale wielkim problemem polskiej kurczę, chyba w ogóle takiej kultury i ludzi ją współtworzących, i również tych, którzy dochrapali do się w tej kulturze takiego, w ogóle jakiegoś statusu Nestora, powiedzmy, jakiegoś kogoś nobliwego. No to chyba wielkim problemem jest niestety to, że yy nasza kultura jest strasznie skażona romantyzmem mhm. i że ten romantyzm taki Mickie Mickiewiczowski jest jakby wciąż takim chyba u nas potajemnie wciąż funkcjonującym ideałem w ogóle kultury i wzorcem artysty, pomimo tego, że wielu, wielu potem próbowało walczyć z tym, chociażby, nie wiem, Gombrowicz, ale wciąż to, wciąż to jest. I tak naprawdę wszyscy gdzieś tam podświadomie chcą być wieszczami, nie? I to jest problem. Że wszyscy chcą stanąć na co i być wieszczami w pewnym momencie i mówić z takiej pozycji, "O, teraz ja wam powiem. I to zwłaszcza tak jak kończy polski artysta różny, wszelaki. Na przykład 50. rok życia, to to już się zaczyna na całego. Mam nadzieję, że mi się nie przytrafi za te kilkanaście lat. Tak, no tak. To, nas... chyba, to chyba o to, o to o to chodzi. I bardzo łatwo stracić kontakt wiesz, z, z rzeczywistością i mówić do ludzi z takiej pozycji, wiesz, do dołu. I to mi się wydaje, że ludzi tak naprawdę chyba najbardziej wścieka. W... Nie to, co ci ludzie mają do powiedzenia, bo nie bardzo często mogą mieć rację, tylko chodzi o pewną pozycję. że ja teraz wam powiem, jak jest. Tak, i to nawet jak aktor po 30 nagrywa rapową płytę, to sięga po ten ton. To jest niebywałe. No bo niestety to jest też tak, bo to jest to, uważam, że to jest takie przekazanie przekazanie genetyczne. I to jest, te, a, a, a aktor to w ogóle, no bo oni po prostu muszą w tych wszystkich szkołach aktorskich, wiesz, po prostu recytować, recytować, jeszcze raz recytować. No w polskich szkołach aktorskich się bardzo duży duży nacisk kładzie na, wydaje mi się, na recytację, a jak coś wyrecytujesz na przykład 100 razy, to może zacząć, żeby dobrze coś wyrecytować, musisz sobie pomyśleć, że to, to są twoje własne słowa i myśli. Tak, jest ten wątek w Czarnym, czarnym Słońcu na pewno. Słuchaj, Kuba, tak się y, zastanawiam, czytając cię, że jesteś gościem, któremu wyraziste opinie y, chyba wychodzą po prostu od tak. Materializują się, on się nie musi na nie zdobywać, na nie silić, po prostu jesteś yy, wygłaszając zdanie wyrazisty odruchowo? Kurczę, nie wiem, wiesz, to może wynika po prostu z tego, że ja, nie wiem, głośno mówię, albo <laughs> nie wiem, kurde, że ja mam jakiś taki specyficzny styl pisania. Ja się naprawdę nie staram, nie? Ja się naprawdę nie staram. Nie, nie jest to coś, co spędza mi sens z ale to nie jest jakiś mój cel, że ja muszę być wyrazisty. Dla mnie najważniejsze jednak jest moja praca, czyli pisanie książek, pisanie scenariuszy, opowiadanie historii. To jest moja właściwa robota, to jest to, czym ja się w życiu zajmuję. I opowiadam historię też, wydaje mi się, w bardzo wyrazisty sposób, ale opowiadam je po to, żeby się skomunikować z odbiorcą, żeby to coś komuś po prostu opowiedzieć, zabrać go w jakiś świat, trochę go rozerwać, dać mu trochę do myślenia, pokazać mu, jak ja patrzę na świat, gdzieś tam to wpleść w te opowieści. Też to, jak ja patrzę na świat, się zmienia cały czas, nie? Mhm. Kurczę, wiesz, ja, ja nie myślę tego samego, co myślałem pięć lat temu. Jakby ja jestem taką zmienną osobą. No, znaczy, tak uważam, każdy człowiek jest. Jakby i, 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 i tyle. Ale też nie sądzę, żeby chyba to u mnie wychodziło po prostu samo z siebie. Też wiele rzeczy mnie wkurza. Ja wiem, że czasami na tym u mnie na, na, na Facebooku wpadam w taki ton. Pamiętasz taką? Znasz taką kreskówkę Family Guy? No tak, tak. No i pamiętam, był taki odcinek, jeden, jak ten gruby ojciec dostał program w telewizji. I ten program się nazywał You know what really grinds my gear? Czyli co mnie naprawdę wkurza? I każdy odcinek polegał na tym, że to był ten, ten gruby, siedział ten ojciec i tak mówił. Wiecie, co mnie naprawdę wkurza? Wkurzają mnie na przykład Latynosi, bo oni cały czas mówią po hiszpańsku i ty, 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 ty. ty, ty taki wiesz, przepowiedział trochę tego Alexa Jonsa, tak? I to ja wiem, że czasami padam w podobny ton u siebie na Facebooku, nie? Pisząc, wiecie, co mnie dziś naprawdę wkurza, to i to mnie wkurza. Oczywiście staram się tym pisać lekko, dowcipnie i tak dalej, ale też trochę traktuję to, traktuję te media społecznościowe czasami, jak to się mówi na terapii, ładnie, żeby się zwentylować, wiesz, żeby te emocje wypuścić z siebie i tak dalej. Plusem tego jest to, że nagle bardzo dużo ludzi to podłapuje i mówi aha, okej, okay, mnie też to wkurza. No i to jest fajne, bo to jest jakaś komunikacja, nie? No, trochę wkurza mnie to, że gdzieś najsłynniejszą opinią na temat Takonafide, było nie było, jednej z najważniejszych hmm. biznesowo płyt, jaka się przydarzyła w ostatnich latach, jest opinia nie krytyka hmm. y, 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 muzycznego, nie gościa, który ten rap, powiedzmy, żyje nie wiadomo ile lat, ale twoja. Z tymi y, czekoladami wedla włożonymi w usta, z tym, że nie wierzysz ani jednemu ich słowu i gdzieś, ale też myślę sobie, że y, to może być dla ciebie mega gorzkie, że ta opinia potrafiła zrobić większą furorę niż y, część Twoich książek. No, wiele rzeczy, które napisałem na Facebooku, zrobiło. Znaczy, trudno przykładać furorę czegoś, co zrobiło, na co było napisałem na Facebooku do, do książek. Książki się sprzedają, wiesz. Jasne. Musisz mieć czas, żeby je przeczytać i tak dalej. To znaczy tak. Ja bym sprostować jedną rzecz, że to nie jest do końca tak, że ja nie jestem dziennikarzem muzycznym, bo no, zacząłem, tak. znaczy zacząłem, powiem, zacząłem swoją drogę zawodową od tego, że trochę nim byłem, bo zacząłem swoją drogę jako gość, który pisał recenzje muzyczne, robił wywiady w takim portalu Relas, już w świętej pamięci w wrocławskim, którego no, pamiętam nie pamięta. Lampę, makinę. Tak, i powiem ci, że już od dawna tego nie robię i, broń Boże, nie chcę nagle mówić, że jestem jakimś w ogóle, tak jak ty, profesjonalną m, krytykiem muzycznym, dziennikarzem muzycznym i tak dalej, ale trochę ten temperament we mnie został. Ja też słucham ogromnych ilości muzyki, czasami on się we mnie odzywa i czasami on, tak jak w przypadku tej recenzji tam, znaczy tej recenzji, nie była recenzja tej, tego wpisu o tej, o tej płycie tako na fide, to, to wybija na powierzchnię. No tak, bo na chwilę to przeżył, bo nawet zarapował o tym w swojej piosence, że czego chce ode mnie Żulczyk. Ale powiem Ci tak, bo, bo patrząc z perspektywy czasu, to co, co mi się w, tak naprawdę myślę o tym, co mi się w tej płycie jakoś tam nie spodobało, to chyba nie spodobało mi się wtedy to, że kurczę. Ja nie lubię, nie spodobał mi się jakiś taki ton, na którym to było zrobione, że nagle dwóch młodych gości, którzy mają przed sobą w ogóle cały jakby w ogóle świat i są młodzi i fajni, inteligentni i przystojni i mają kasy jak lodu i w ogóle kurczę wiesz, yy, mają po prostu co chcą, nagrywają nagle płytę o tym jacy to my jesteśmy w ogóle biedni i nieszczęśliwi jak nam to w ogóle nie pasuje. I to chyba to tak naprawdę mnie wkurzyło i to sprawiło, że napisałem, że ja im w ogóle nie wierzę i że jeszcze to jest tak spreparowane, że to ma być jednak każdemu się spodobać, a zwłaszcza bardzo młodym, młodym ludziom, bo największym fanem tej płyty, jakiego znam, jest dwunastoletni syn mojego kolegi, dziś już 14-letni, jak ta płyta wyszła, to miał 12 lat, było dwa lata temu, ale kurczę, powiem ci, że też nie wiem, e, czy dzisiaj ja bym tę opinię powtórzył i to nie, nawet nie o to chodzi, że ja teraz chcę mrugnąć okiem w kierunku autorów tej płyty i powiedzieć im, że przepraszam, że was skrytykowałem, chłopaki... Ale tak nie myślę. To nie o to chodzi, bo nie mam za co absolutnie nikogo przepraszać. Tylko chodzi bardziej o to, że teraz, jak sobie o tym myślę, no to jednak kurczę, okej, okay, gość, młody człowiek, który ma wszystko, nagle czuje się bardzo nieszczęśliwy, nie? I że to jest jakaś tam historia. I że, ale to jest też historia takiego gościa, który żył 5000 lat, lat temu i nazywał się Budda, nie? On też siedział w Złotym Pałacu, i też miał 30 lat, i też nagle zrozumiał, że ma wszystko, i to wcale nie czyni go szczęśliwym. Więc też, okej, okay, ja nie mówię, że od płyty, słuchania płyty konafide można dostać oświecenia, mm. ale chodzi mi o to, że jakby też uświadomiłem sobie jakoś ostatnio myśląc o tym, że to, o czym mnie najbardziej wkurzyło, że oni gadają, wcale nie jest jakimś złym impulsem do nagrania płyty czy napisania książki, powiedzenia czegokolwiek. Rozumiesz o co chodzi? No tak, no, Mata. Y jak gdyby podbił rok, mając 20 lat i twierdząc, że to, że ma wszystko i że żyje poniekąd w formie pałacu, yy, gdzieś go tam jest w stanie mimo wszystko sfrustrować. No to jest, kurczę, to, to, to on też jest bardzo zdolny. Mi się strasznie nie spodobała ta piosenka, jak on w tych różowych rajstopach skacze. To, to, to było to w tym coś takiego totalnie karczemnego, ale hmm. potem wyskoczył z tą piosenką Pato Inteligencja, która no, była fajna, szczera. Szkoda, że na jakimś dziwnym bicie kupionym po prostu gdzieś z jakiego chyba z, z dziwna tam, że te, dziwna akcja jest z bitami na tej płycie, nie? Tak, on też tłumaczył, że jeszcze nie miał takiej pozycji, które, która pozwoliłaby mu wziąć bity od Lanka, Dims'a, tych nadwolnych producentów. SD. Ale to fajny, szczery numer, dobrze zarapowany i, 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 i tak dalej. Trochę jak ten, jakiego ojciec nagle nominował Połdysa i tak dalej zaczęło mnie trochę mrozić, ze, trochę mnie zmroziło i, i kurczę i tak miałem, się patrzyłem na tego chłopaka i mówię Jezu chłopaku wyjdź z tego kadru, wyjdź, wyjdź, bo tu zaraz ładujesz się w coś, czego trochę jeszcze nie kumasz, a, a tam jest czarno i brzydko pachnie w tym pokoju, nie? Ale okej, okay, fajnie, z drugiej strony tata, syn... Czemu nie? Był kiedyś taki raper Masei w Polsce też z tatą swoim nagrywaniem. Ale muszę że czasy są inne, że już naprawdę jest niewiele rzeczy, które młody raper mógłby zrobić, tak żeby się spalić doszczętnie i yy, dokumentnie. Nie wiem, czy gdzieś tam nie czeka nas powrót Belmondo, który yy, zrobił rzeczy w latach 90., podejrzewam, ze strony sceny niewybaczalne, a teraz yy, już się zaczyna. Tutaj Belmondo akurat, którego bardzo. Nie znam go osobiście, znam go przez Messengera. Poznałem osobiście jego mamę, która jest niesamowicie sympatyczną, miłą i fajną osobą, panią, wi, wi, panią papinę. Pamiętam ją z czasów Lalamido. Tak, poznałem ją, jak mnie charakteryzowała do programu jednego, wiesz, bo ona jest charakteryzatorką. Pogadaliśmy sobie, jest niesamowicie w ogóle fajną, fajną sympatyczną osobą, ciepłą. Wiesz co, no ja mu życzę temu tytusowi po prostu, żeby on się ogarnął, Nie. To jest tak, że ja mam nadzieję, że zdrowia mu życzę. O, to jest to w, ten, w ten sposób. Zdrówka i, i, i ogarnięcia, i pogody ducha, i mu życzę, i trzeźwości. I mam nadzieję, że wszystko tam dobrze u niego będzie. Tak mogę jego wątek zakończyć. Tak sobie tak wyobrażam, że to jest tak mógłby tak mogłaby wyglądać kariera rapera, którego wychował taki Andrzej właśnie z kart Czarnego Słońca. Może, może, może tak być, ale to trochę też, no tak, tak, chociaż nie chcę, wiesz, nie chcę robić ps psychoanalizy gościa, nie, no którego, którego no nie znam osobiście, tam gadałem z nim prze, przez Messenger, Messenger parę razy wysłał mi raz koszulki, to było bardzo, bardzo miłe, no ale tam jest, wiesz, bo tam, tam, tam na pewno zachowania, zachowania, no były różne, ale to jest tylko, wiesz, też nie chcę komentować czegoś, co ktoś napisał, wiesz, na na, na, na Story. No. Tak, zwłaszcza, że gdzieś tam wiem, że mierzicie. To, że newsówka w dużej mierze to teraz są doniesienia celebrytów czerpane właśnie bezpośrednio z ich sociali. Że Kurczę, tak to jest, wyglądać media. Wiesz to trochę to jest tak, że ja nie wiem, czy tak jest w rapie, ale na przykład w literaturze już od dłuższego czasu jest tak, że nie roz... bardzo się cieszę w ogóle, że przyszedłem tutaj, że gadamy, mamy fajną, bardzo pogłębioną rozmowę w ogóle mojej powieści, jest to w ogóle super, bo generalnie o książkach się za bardzo nie gada, mhm. wiesz. I kurczę, pisarze do jakiejś zbiorowej w ogóle świadomości na tak zwane czołówki portali trafiają wtedy, albo kiedy coś zrobią, po prostu coś odwalą, Albo kiedy zrobią coś zupełnie niestandardowego, że ludziom to się w głowach nie mieści, na przykład dostaną kontrakt, podpiszą reklamowy z Mercedesem, co samo w sobie nie jest oczywiście niczym złym. Tu zajebiście, że Szczepan to zrobił, ale to on był pierwszy, więc ludziom nagle, jak to pisasz? Mercedes i tak dalej. Albo jak no, zrobią coś głupiego, jakąś brzydką aferę, koleżanki posądzą o tu i tak dalej, i tak dalej. Albo powiedzą. Mogę wszystkich wyrazów używać. Tak, powiedzą, Pierdol się Polsko, albo wiesz, tak jak ja powiedziałem, że tam trzeba oddać wydzieliny na kartę do głosowania, to nagle trafiamy na na, na na czołówkę. Wiesz, kurczę, a nikt nie rozmawia o tych książkach, nie? Nikt nie rozmawia o tym, czym my się naprawdę zajmujemy. To Karczu, która dostała, wiesz, kurczę, wiesz, Nobla w tamtym roku, czyli jakby osiągnęła w tym momencie wszystko, rozbiła totalnie bank polskiej literatury. Wyssała też wszystkie pieniądze z rynku. Ja przyznam się że byłem troszeczkę wkurzony, że miałem prem... jak dowiedziałem się o Noblu, to jakaś część mnie. Pierwsza część mnie powiedziała: No super, wiadomo, polska pisarka Nobel i tak dalej. A druga część mnie pomyślała: Kurwa, ja mam premierę książki za dwa tygodnie i co teraz w ogóle? Wiesz, wiesz, wiesz o co chodzi. Mówię zupełnie szczerze. Ale wiesz, no kurczę, ona dostała tego Nobla. Jakby nikt nie rozmawiał o tych książkach. Czy widziałeś jakąś dyskusję o książce, wiesz, Bieguni albo Księgę, Księgi Jakubowe w polskich mediach? No nie, temat był, że ona coś powiedziała o koronawirusie ostatnio, jaką sukienkę założyła na, ga, na galę w Szwecji i tak dalej, i tak dalej. Teraz co pani Tokarczuk myśli o tym, co pani Tokarczuk myśli o tamtym, ale nikt nie rozmawia, nie ma jakiejś pogłębionej dyskusji o substancji. I ja wiem, że literatura jest trudną dziedziną w ogóle do rozmowy. Ale wiesz, no kurczę, dlatego lubię właśnie chodzić, na lubimy czytać, nie? Dlatego bardzo, znaczy nie chcę im robić teraz kryptoreklamy, bo też mnie często wkurzają, no ale to, z czego ludzie się nabijają, że na przykład wejdzie, polecam naprawdę na przykład komentarze pod, pod stroną o procesie Franca Kawki i wiesz, i tam piszą ludzie, no ale jaki proces? Tu nie ma żadnego procesu w tej książce, o co chodzi. Ludzie są bezwstydni. No, albo, co, albo, no ja nie rozumiem tej książki, co? To, to, co? I to co nie wyjaśniło się w ogóle przez całą książkę, co on w ogóle zrobił. O co chodzi? Co to jest w ogóle za chujowa książka? Wiesz, ale to przynajmniej jest rozmowa o literaturze. Rozumiesz? Ludzi kompletnie pozbawionych aparatu do tego, ludzi, nie wiem, prostolinijnych, ludzi, którzy nie odczytali metafory i tak dalej, ale oni przynajmniej rozmawiają o tym, co przeczytali. I ja nie wiem, czy tak jest w muzyce, nie wiem, czy tak jest dokładnie, w rapie. Tak, dokładnie tak ale sobie. też ludzi sto razy bardziej interesuje. To, że, wiesz, ktoś, nie wiem, coś tam na policji powiedział albo to, że ktoś z jakąś osobą o nieokreślonych parametrach płciowych wylądował na jej story i tak dalej i to jest, wiesz, i z tego nagle jest ten, a, a tak naprawdę ci goście coś robią. Oni robią muzykę, oni rapują, oni tu jest... Gadamy o tym, no nie, no nie, nie, nie szczególnie o tym gadamy, nie. Nie, a to, że wiesz, to w wypadku rapu... Yy większość osób o nim piszących czy gadających, zapomina, że to jest muzyka. Te rapowe utwory traktowane są jak czytanki, które no tak. niedobrze można by było przeczytać na Geniusie i dyskusja byłaby taka sama. 9 na 10 recenzentów umie napisać o bicie, że jest bujający. No Tyle, tak. nic więcej się no tak. nie doda. Nie? Tak, to tak, jest, tak, też tak. jest gdzieś absolutna patologia, ale powiem ci, że ja już gdzieś z 15 lat temu usłyszałem od skądinąd dobrego dziennikarza, który zlecił mi y, tekst, y, tekst y, no, byłbym, wywiad z artystą i mówił, mówił, stary, tylko nie o muzyce. To <laughs> go nie obchodzi, nie? A ja tu, wiesz, gdzieś tam młody chłopak, który chciałby pewne rzeczy porozbierać, oczywiście na, na ile umiał, mhm. na czynniki pierwsze, gdzieś te, trochę tego mięsa rzucić, nie, zapomnij, nie? Ja musiałem y, na, napisać naprawdę dużo, dużo, dużo tekstów, żeby ktokolwiek mi pozwolił mówić czy pisać o muzyce. A i tak idziemy zawsze gdzieś na e, pewnego rodzaju y, kompromisy w tej y, kwestii. A wiesz, a jednak ta muzyka ludzi obchodzi i jednak do ludzi trafia. I to już nieważne jaka, ale jednak no kurczę, nie? No już wracając nawet do tego, taką nafidę, o którym przed chwilą gadaliśmy, przynajmniej to sprzedali 150 tysięcy płyt fizycznych, nie? Ja nie wiem ilu y, fanów y, czułoby potrzebę uzasadnienia, dlaczego akurat tego słuchają. No fajne, chuj. Wiesz co, ludzie słuchają i ludzie czytają, mi się wydaje, przede wszystkim dlatego, że mają z tym, co czytają, albo tym, co oglądają, albo tym, czego słuchają, jakąś po prostu komunikację taką emocjonalną. Mhm. I po prostu mają to, to wyraża mój nastrój w danej chwili, albo to wyraża moje podejście do życia, albo to jest, wyraża jakieś moje lęki, albo moje nadzieje, albo odnajduje w tym jakość siebie i tak dalej. Ja jestem przekonany, że to jest głównie komunikacja e, emocjonalna. Albo na przykład chciałbym być taki jak ci goście, to też jest tak, ale to, 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 jest, to, są dalej, to są dalej emocje. Jakby no artysta, który osiąga sukces, no to w skrócie to jest artysta ten, który potrafi połączyć się e, po prostu z tym odbiorcą na poziomie takiego współmyślnik czucia, nie? Tak mi się wydaje. Więc to chyba o to chodzi. I dlatego osoba ci mówi, no fajne, no no bo fajne, ale to jest wiesz, taka zawsze odpowiedź zbywająca, nie? Tak mi się wydaje. Ty gdzieś jasno zakomunikowałeś, że to czego szukasz w muzyce rapowej to są hamy i psychopaci. Nie, nie do, końca, nie do końca, nie do końca. Nie, nie, wiesz co? Nie, nie, to nie tak. Ja po prostu Uważam, że bardzo szkodliwe jest do, dla odbioru muzyki rapowej oczekiwanie od niej tego samego, co się oczekuje od literatury. Ja w ogóle nie oczekuję od rapu, że on będzie literaturą. W tym sensie, że on jakoś po prostu uwznoślenia, sublimacji jakiejś w ogóle i tak dalej. Ja nie oczekuję od rapu, że on będzie przypominał literaturę. Albo że będzie w ogóle, wiesz, wchodził z nią w jakikolwiek e, flirt, dlatego. Też nigdy nie lubiłem, chociaż szanuję i cenię i w ogóle fajnie, ale nigdy nie przekonali do mnie, nie przekonywali mnie ci raperzy, którzy gdzieś tam byli zawsze uznani przez ten taki, powiedzmy inteligencką bańkę krytyczną, tak? Mm -hmm. Jakby szanuję i serdecznie pozdrawiam Łonę czy tam kogo, kogo bądź, ale to nigdy nie byli moi ulubieni artyści. Ja... Ale Sokół też jest z tej bańki. Sokół też robi literaturę rapową de facto. Tak, ale ja Sokoła zacząłem słuchać jak miałem lat chyba 16 czy 17 i wyszła kaseta w witrynach odbicia i posłuchałem tej kasety i miałem coś takiego. Były właśnie dwie kasety, wtedy wyszły skandale jakoś niedługo później w witrynach odbicia i posłuchałem tych kaset i mówię, ja pierdolę, to jest rap po prostu, tak to się robi w Polsce. Dopiero to się teraz zaczęło, okej. Okay. I to, to ja wtedy zacząłem słuchać, słuchać Sokoła, o którym teraz w ogóle trudno mi tak naprawdę cokolwiek powiedzieć, bo jest moim... Kolegą serdecznym od bardzo wielu lat, także trudno mi mówić o tym, co mój kumpel robi, poza tym, że zawsze, tak naprawdę, wiesz, z chęcią sprawdzę, sprawdzę jego płytę. Tak jak zawsze sprawdzę nową, nie wiem, płytę PZ, Rycha, Onara, kogo bądź, tak? bo, że, bo to też są goście, ty, ty, niewiele ode mnie starsi, tak naprawdę, w mojej puli wiekowej. Na których gdzieś tam, może się nie wychowałem, ale ja szedłem z tym, słuchałem tego jako tam na nastolatek, czy bardzo młoda, młoda osoba. Dziś, w ogóle, dwóch raperów, którzy mi się najbardziej chyba podobają, znaczy podobają, których najwięcej słuchałem, nie? Przez ostatnie, jakby powiedzmy rok, dwa lata, i najwięcej tam znalazłem dla siebie, i, i, i są dla mnie najciekawsi, to bałagane i Avi. Okej. Okay. Też to są bardzo literacy ja obaj. Bardzo literaccy, ale nie w taki oczywisty sposób. Bo obaj bardzo w ogóle to są tam i oni przede wszystkim mają bardzo dobre ucho do muzyki, obaj. To jest mm -hmm. przede wszystkim też muzyka. To jest jakby są świetnie te numery, zawsze są. Ławiego tam są zawsze super te bity, ten, ten Louis mu robi. I, I to bardzo fajnie gra, tego się świetnie słucha, to jest takie ciężkie, zawsze kroczące, zawsze bardzo fajnie. Słuchaj, że przyjaciel mu robi te bity, z którym się Tak, wychowano. tak, to jest bardzo organiczne, bardzo fajnie, bardzo organiczne i bardzo takie to jest wspólne, nieprzypadkowe, to jest naprawdę, ładnie się składa. No a BDGS on ma z kolei super, wiesz, po prostu ucho do melodyjek, no to jest jakby on po prostu umie zrobić hit ten chłopak, nie? Tego się po prostu bardzo dobrze słucha, natomiast jeśli chodzi o język, no to obaj mają, wiesz, tam jest miłość do języka bardzo duża i jakby bardzo duże zaciekawienie językiem. Jakby takim zwłaszcza u kaska, że to jest, język jest taką zabawką, i co ja z tą zabawką jeszcze mogę zrobić? Co jeszcze głupiego mogę powiedzieć? Co ja mogę tutaj w ogóle pozlepiać? Nie? Dla mnie to jest super ciekawe. Avi ma strasznie fajne w ogóle punchliney, strasznie fajnie w ogóle robi taki rap, rap. Zawsze wiesz, kurczę, skończy tak, że ja się nie spodziewam, tę, tę linijkę, czy tę zwrotkę i tak dalej. A B do G, to ja zawsze połowy nie rozumiem, co on powiedział. Ale dla mnie to jest strasznie zawsze ciekawe od w ogóle odkrywać. No, no to jest, wiesz, gość, który swoje słówka nowe powymyślał. Dla mnie to jest najlepsze, co można w rapie zrobić od strony, wiesz, językowej, werbalnej i tak dalej, to stworzyć swój jakiś język, taki w ogóle mikrokosmos, że jesteś gościem na czyjejś planecie. To ci dwaj goście to potrafią. Tak, no, a wiesz, jest niesamowite to, że jest to gość, który wychował się w tym raszinie, pewno nie jedno przeszedł, mm -hmm. a umie wrzucić do tekstu y czy łacińską sentencję, czy zbigniewa Herberta, bawić się w jakiś taki zupełny neoklasycyzm? I to nie razi. To, to, nie, nie, razi, to nie razi to nie jest pretensjonalne dokładnie, bo u niego to jest supernaturalne. Mhm. Do niego to jest supernaturalne. To jest po prostu on, jemu to się bierze, po prostu bardzo bardzo naturalnie, naturalnie połączyło. Po pierwsze, czuć, że on tego, rzeczywiście te, tego Herberta kiedyś wziął, przeczytał, otworzył i że go to głęboko dotknęło. I to jest naturalne. To nie jest tak, że on sobie usiadł i pomyślał. Tak niektórzy raperzy tak mają, nie? Ja to czuję. Że popatrzył, wszedł do księgarni, popatrzył na półkę i mówi, z czego ja to teraz, co ja tu teraz powiem, że ja przeczytałem albo do czego że żeby... On sprawdził w internecie yy, tak. rymę. Co, tak. co się ujmuje z nami? Tak, spodem. a na pewno nie jest to. ukazka, na pewno tak nie jest, bo on też ma przecież wrzutki yy, ten z charukiem murakami zaraz. Co tam było? No, nieważne, nie przypomnę sobie, ale tam była taka linieczka fajna. Natomiast u Abiego to widać, że on po prostu to tworzył, przeczytał, przeżył i dla niego to jest coś, co go totalnie uformowało. I to, 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 jest, to, jest, to jest prawdziwe. On z tym żył. I mnie to totalnie przekonuje. Nawet jeśli Herbert akurat nigdy nie, nie przekonywał mnie jako poeta za specjalnie, nie jest bynajmniej moim ulubionym, że tak powiem. Literatem, literatem, literatem polskim. Ja jednak chyba bardziej Tim Miłosz, no jeśli już mam w ogóle wybierać pomiędzy tymi tuzami. A, ale u niego to jest totalnie, wiesz, kurczę, wyczute, fajne i, 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 i naturalne. Bałagane fajne jest to, że gdzieś jest taka hamuwa punkowa. punkowa tak, wachem, tak, tak. Że on tak. Nie, nie boi się napluć nie tylko na kolegów po fachu, ale i na publiczność, po prostu no. centralnie na czoło. Ale star, ja byłeś kiedyś na koncercie bałagane? Nie, nie, nie. Ja poszedłem jakiś czas temu, jeszcze jak były koncerty. No to powiem ci, że jak Sekta. Nie, no jak na Dezerterze w 97 w Olsztynie w Moku. No po prostu w życiu nie widziałem. Wszedłem do niego, potem tam na backstage zbić pionę i akurat gadał ze swoim jakimś tam ziomkiem. Ten ziomek mówi do niego: "Ty kurwa byku". Ja w życiu nie widziałem tylu piszczących mężczyzn. <laughs> Nie jest grubo. Na koncertach, to jak wrócą koncerty, to polecam się wybrać, bo to naprawdę on ma swoją, ma swoją publiczność, która jest bardzo żywiołowa. Nie, no wiadomo, że bałagany też post-Ironista, że yy, wredny, wrednych chujek. Natomiast też to, na co zwróciłeś uwagę, yy, że jest tam trochę tej narkopoezji. Tak, tak, to ta jest, wiesz, to te też są. To musisz sobie wyłuskać ten lir. Nie jest ci podany, wyżegany na ciebie, tylko musisz wziąć w łapska po prostu oberw ze skorupki, żeby dotrzeć. Podnieść wysiłek. Dobra linijka rapowa, tu skoro już tak głęboko zaczynamy jak dwóch analityków sobie o tym fajnie gadać, to jest taka, którą możesz sobie tak rozsmarować na czynniki pierwsze w ogóle, kurczę, położyć ją na stole i ją tak rozebrać po prostu, co tam tak naprawdę pod spodem jest, nie? To jest tak jak kiedyś na kalibrze 44 był taki numer em, Psychodela i on się mhm. zaczyna, witaj skurwielu, dzień dobry stary, nie? I tam chyba o to rapuje czy coś takiego. I mój kolega, który jest poetą, kiedyś gadaliśmy o tym wiele lat temu, który powiedział: Ty, no ale zwróć uwagę na to samo, jakie tu jest w ogóle spięcie. Witaj skór wielu, no. Jakie to jest w ogóle, wiesz, że to na tej wewnętrznej sprzeczności masz już zbudowany cały wiesz. I ubałagana jest taka na przykład zwrotka też w ostatnim kawałku, że on coś tam. Em, że coś tam lamusy z ambicjami sześćdziesiątek. I o sobie nieskazitelny książę nieporządek. Tak, 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 tak. Wiesz, i to jest dla takich, dla takich wtrętu, ja lubię muzykę, kocham muzykę hip-hopową. Tak, dla takiego, się... wiesz, śrubo śrubeczkowania. No. On ma swoje słowa, do tego dokłada swoje akcentowanie, od razu wiesz, że to on, po, po pierwszych nutkach. Rośla. Tak, no to tak. Jest, to jest mega spoko. No słuchaj Kuba, miło posłuchać jak tak... No i muszę, muszę jeszcze wspomnieć, jak już gadamy, to jeszcze ja muszę oczywiście wspomnieć tutaj, wiem, że nie jesteś w moim teamie, ale jeszcze na pewno syny. No już coraz, coraz bardziej, szczerze ci powiem. Ja mam tak jakoś dziwnie, że Piernikowskiego dwie płyty mhm. ostatnie, jak najbardziej tak, 8-8 od zawsze tak. Mhm. Od Etamskiego, od zabrudzonego garnituru tutaj nigdy nie miałem problemu. Yy, miałem problem z chemią na linii yy, Kielnikowski 8.8 y, i miałem też problem z tego, że nie umiałem tego odebrać inaczej niż robienie sobie jaj z tak? prostych chłopaków. rapujących. Bardzo, lecz, bardzo wielu ludzi tak to odbiera. Bardzo wielu ludzi tak to odbiera. Eee, I jak gdzieś to kumam, ale na przykład jak ja usłyszałem syny ten sen, tę drugą płytę, to miałem coś takiego, że to jest rap i w ogóle ich chuj. I o co ja wam chodzi? Tak mam. Co to, to jest bardziej... rap. To jest jakby w ogóle tu nie ma. Jakby o co chodzi? To jest po prostu rap i to jest taki rap na 100%. No. To jest taki rap jakbyś, wiesz, nie wiem. No, to jak Griseldę byś se włączył, czy coś takiego. No, wiadomo, że ci z Griseldy to. Te, ci z Grizeldy chłopaki to nie jest Robert, nie wiesz, mm. ale, ale że to jest to, że to jest po prostu rap i tu nie ma w ogóle gadu. Rozumiem swoje dawne wkurwienie, bo nie ma nic gorszego niż chłopak za SP nabijający się z prostych chłopaków. Y na ławce, hmm. ale z drugiej strony też gdzieś rozumiem, że on też ma prawo tak czuć. Jak tu usiadł ze mną i zaczęliśmy gadać, a nie był łatwym hmm. rozmówcą, to też. Widziałem to nagranie. Pewne, pewne puzzle w głowie mi się połączyły i kurczę, no ważna jest tego ostatnia płyta, życzę mu, życzę mu jak, jak najlepiej. I dobrze, że to się dzieje i z wielką fascynacją patrzę, jak to przenika. Do środowiska rapowego. To jest duża rzecz, że na przykład możemy posłuchać takiego gościa na płycie PZ. -ta. Tak, dokładnie. To jest super. Albo na nawijać z, z, z nim Hades. No tak, tak, to jest ekstra, ale wiesz, to, bo to ja jak, ja, jak to usłyszałem, to miałem coś takiego, że niby, że to jest bekabo-modulowany głos, ale potem, kurczę, tam jest tyle poezji pochowanej, powpychanej palcem. Tych wszystkich takich hajków raz, tego Espresso w Słońcu, wiesz, tych kurczę, tych nostalgii, tego Zabierz Mnie Nad Morze w ogóle i tak, tak tam jest tyle tych mikropoetyckich rzeczy. Że to, to, to nie może być beka. To jest też większa wizja, większy koncept, którego rap jest tylko jednym z elementów. Wydaje mi się, że zobaczenie synów na żywo jest ważne, zobaczenie mm -hmm. synów jest ważne. Tak. Ich strategia komunikacji, wszystko gdzieś tam ma swoją rolę. A wiesz, no gdzieś do skostniałego rapu taki dobry wstrzyk artystyczny w dobrym rozumieniu tego słowa, żebyśmy zaraz no, tutaj nie zeszli. To jest nie krew, to jest krew, no? Tak, 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 tak dokładnie. To jest krew. Tak, no gdzieś dużo miłych słów pod adresem raperów y, padło, ale y, muszę wspomnieć y, jedną rzecz, bo gdzieś y, wydaje mi się, że nikt okrutniej od ciebie nie sportretował rapera niż ty w Ślepnoc od Świateł. W mhm. y, Procenta czy w wypadku serialu Pioruna, mhm. y, to y, jak gdzieś miałem poczucie, że jest to naprawdę bardzo bolesna satyra na takiego. Zwłaszcza ten literacki, literacki procent na gościa, który jest bezdennie głupi, zapatrzony w tych, w tych przestępców, mm -hmm. tak bardzo chcący być jak oni, że nie dostrzegający tego, jak bardzo jest pod nóżkiem ich w tym, w tym wszystkim. Więc... Słuchaj, no nie, 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 nie jest wzorowana ta postać to... Wiem, że to wielu ludzi ekscytuje a propos różnych postaci zdeśladowanych co do świata. Nie wzorowałem jej na nikim prawdziwym. Natomiast wiem, że może tak być, tak jak zachowuje się Piorun. Na pewno Piorun jest postacią bardzo satyryczną. Mm -hmm. No ale też nie ukrywajmy, że zamknął. 16, nie? <grym> no, byłem. Tak, byłem gdzieś w lekkim szoku. No teraz czekam na jakieś takie metalowe wyzwanie, żeby. Ożywić e, bal ja się chyba nazywał ten zespół black metalowy z e, kart Czarnego Słońca. Tak, to by bal Milisia. Tak, to, tak to, bal, bal, to, to bal by milicia. O, czy ciekawe, bo właśnie to w, w mojej nowej książce, którą teraz piszę, nie mogę absolutnie o nic, nic powiedzieć, nie chcę, ale też pojawia się wątek zespołu metalowego. Coś mam z tymi zespołami metalowymi. A w ogóle śledzisz y, to środowisko? Bo powiem ci, że dla mnie black metal polski, no. y, ta fala, która wyniknęła wokół Let The World, Burn, wokół Nihila. Y, jest chyba najciekawszym, co się dzieje w polskiej muzyce. Wiem, Super. Że to jest orbitowski eee... muzyce. Ja nie powinien gadać, ale. Znaczy tak, bo orbitowski dużo więcej to dużo bardziej śledzi. Ja, ja bardzo lubię metal, lubię ekstremalną muzykę. Najbardziej lubię black metal. Dla mnie black metal jest jakby najciekawszy, bo jest gdzieś tam najbardziej atmosferyczny. Paradoksalnie najmniej metalowy, bo najmniej oparty na tych takich trashowych, punkowych podziałach. Eee, bardzo dużo w black metalu jest, bardzo ciekawej eee, bardzo ciekawej muzyki. Super jest zespół, no oczywiście Mgła, to wiadomo, nie, no to kurczę, to koncert Mgły, to jest, to jest przeżycie. Byłem, tak, wziął mnie naczelny Noiza i... To i jest przeżycie, ja nie mogę, nie, to jest nieprawdopodobne. Malizm minimalizm, rytuał, tak, to jest... To jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest uderzenie. E, Furia szanuję, ale nie słucham. Bardzo fajna jest kapela totalnie wykręcona, taka wygrzana, taka nawet lekko powiedziałbym ćpuńska Gruzja. Mhm. Super to jest. Przetnijsko na muzykę. Tak, a, a w ogóle bardziej mi się, ostatnio najfajniejszą płytą gitarową z polskiej akurat muzyki, która mi się spodobała, to może nie jest to stricte black metal, tylko też trochę taki, nie wiem, hardcore, post-hardcore, trudno to powiedzieć, taka kapelka z Krakowa Flash World. Mhm. I ostatnia ich płyta Yy, nie, pom nie pomnę tytułu, bo jest długi i trudno go zapamiętać. Okładka jest taka, że jest taki: stoi taki czarnoskóry człowiek zanurzony w takiej różowej wodzie super, niesamowicie agresywna, ale naprawdę bardzo, 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 bardzo fajna, bardzo dobra płyta To się muszę wziąć nowa odraza też na mnie, mnie odraza też spoko, no, jeszcze, jeszcze, spoko jeszcze nie susałem. jest mnóstwo, mnóstwo ciekawej muzyki w tym polskim metalu tym podziemnym to, to no nieprawdopodobnie dużo jest też jeszcze jeden mega ciekawy wątek żeby na chwilę jeszcze wrócić do rapu w Czarnym Słońcu jest to wątek tego jak dawne naziolstwo zakłada adresy i zaczyna mieć plakaty z czarnymi twórcami na szafce czy ty miałeś okazję z, zaobserwować, jak y, dawni y, hajlujący y, y, znajomi, czy te środowiska y, właśnie idą za koniunkturą w hip-hop, czy to... to. Nie była koniunktura, to było ja to bardziej na jest kiby żart opisany. Taki proces. Ja to widziałem trochę na podwórkach w Olsztynie czy w Nidzicy, skąd pochodzę, to się działo po prostu na podwórku i to się wiązało z tym, że zaczęli trawę jarać. Hmm. Okay. Wiesz, to po prostu było coś takiego, że nagle pojawiło się dużo skuna na ulicy i chłopaki zaczęli palić i m, trochę im po prostu odpuściło i to było na przykład na Jarotach, taka była sprawa w Olsztynie, słyszałem taką anegdotę, jak łysi przyszli, wiesz, przyszła ekipa do, do łysych, mi kolega opowiadał do pankowców z Jarot, po w ogóle ich przeprosić, że ich ganiali, czy w ogóle wiedzą, skąd trawę kupić, nie? Albo kolega miałem takiego na podwórku, co... Tak latał, coś tam naziolował, coś tam próbował, a potem zaczął zbierać płyty hip-hopowe i stał się takim w ogóle nawet ekspertem w tym, takim miłośnikiem, kolekcjonerem. Masz, przyszedłem do niego do domu i pokazał mi taką naprawdę, wiesz, taki chłopak po podstawówce, nie? Pokazał mi taką wywaloną kolekcję kompaktów, taką naprawdę sporą jak na niego, rapowych i miał same debiuty. Ale miał wszystko. Outcast, Mob Deep, Monotoriusa, w ogóle jakiegoś NASA. W ogóle co tam chcesz, i to już takie, nie wiem, typu Black Moon, Bootcamp, Klik, już to takie rzeczy naprawdę już bardziej dla koneserów, nie? I miał to wszystko. Ja mówię, ty, mówię do niego, Patryk, on, Patryk miał najmniej. Ja, ty masz tych płyt, A czemu masz same debiuty w ogóle? Masz same pierwsze płyty. A on tak. Bo zawsze pierwsze płyty są najlepsze. Innych nie ma sensu kupować. A to jest jeden z silniej pokutujących też. Może nie do końca mitów, bo w wielu przypadkach tak jest, a przynajmniej w e, pierwszej połowie lat 90. tak było. Tak. E, ale, e, ale tak, jest gdzieś takie e, założenie, że w żadnym innym gatunku debiut nie znaczy więcej niż w rapie. U nas nie zawsze do końca słuszny, bo gdzieś tam już. Nie, no nigdy nie do końca słuszny, no wiesz, kurczę, no to też nie wiem. Nawet w tych złotych czasach to o mob Dip to nie mógłbyś tego powiedzieć, nie na przykład. No nie, 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 nie absolutnie. Także wiesz, także. Ja no nawet wolę drugą płytę bardziej niż pierwszą. Chyba ten Life After Death, to lubię bardziej od tej, od tej, od tej pierwszej. Ale to już można tak gadać, gadać. Nie, 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 to, to rzeczywiście. I gadać. To, to rzeczywiście gdzieś daleko, daleko to idzie. No, ja obserwowałem raczej inną konwersję. To, że chłopcy w szerokich spodniach może nawet nie to, że chłopaki nie przeskakiwali z flyersów i GLANów do mhm. szerokich spodni. Ale z dresów w, właśnie w, w Begi. Był taki moment. Był taki moment. To był też ten moment, kiedy graficiarze się zaczęli trochę obrażać na to, że. Tak. My się z Desiarstwem nie będziemy bujać, spieprzać. No tak, ale jak się pojawił na przykład zip skład, wiesz, to kiedy w ogóle też pamiętam ten. ten te, te, ten moment, no jak mam, nie wiem, 16 lat i mieszkam w internacie i czy tam kolega przegląda jakiś tam ślisk był już wtedy? Popra mógł być wtedy ślizg? czy Który rok? No powiedzmy 90 tam yy, 8, dziewiąty. No, chyba zaczyna wychodzić jakoś. No, czy jakieś tam pismo tego typu, nie? Że, że jest wywiad pierwszy z ZIP-składem, I oni wszyscy mają zgoleni są na pałę i wszyscy mają dresy i koszulki i fila w ogóle, nie? I takie, wiesz, to te takie. Takie, takie małe ten soku, co wygląda jak przecinak i tak dalej hmm. i stoją i wiesz, oni wyg rzeczywiście wyglądają jak goście co jakbym w ogóle, wiesz co, co, co by cię mogli skroić, nie i tak kolega to ogląda i mówi o, ale ten hip-hop się zepsuł w Polsce ten kaliber, takie fajne chłopaki były a to popatrz co to jest jakieś dresiarstwo w ogóle co to, co to, co to w ogóle jest także był ten moment, w ogóle bardzo długo to trwało że ten hip-hop uliczny wówczas się mówiło, ta taka ciemna strona który mi się najbardziej wtedy podobał bo też mi to korespondowało z jakąś muzyką punkową, czy gitarową, której, której wtedy słuchałem. Ale też słuchałem tutaj na przykład dużo też elektroniki, pamiętam takiego trip-hopu, taka muzyka mnie interesowała i tam po prostu były fajniejsze bity w tym ulicznym hip-hopie hip hip polskim, nie? I, I... Ale bardzo dużo ludzi odbierało to jako w ogóle takie, wiesz, że to jest jakieś dresiarstwo, że to jest muzyka dla dresiarzy. No tak, tak. Gdzieś y, trudno było y, ludziom, którzy przyszli do hip-hopu na fali kontrkultury i chcieli widzieć w nim, nie zawsze do końca słusznie, przedłużenie punk rocka. No tak, to rzeczy, które się wydarzyły, były potem już nie do, nie do przeskoczenia i tych odbiorców wydaje mi się, że często pożegnaliśmy. Y, na koniec już, Kuba, y, zapytam cię, y, do, domyślam się, że na temat tego, co aktualnie piszesz, ni niczego mi nie powiesz, ale jestem ciekaw, czy gdzieś sukces... Y, Duży sukces, ślepnąć od świateł, bo to i nominacje do nagród <totm guard> i ta ekranizacja, która dała drugie życie książce i samo przyjęcie książki to był sukces naprawdę, naprawdę spory. Czy taki sukces gdzieś się tam nie paraliżuje? Czy nie miałeś poczucia szklanego sufitu? I yy, yy, wrażenia, że już po prostu wyżej żółczyk nie podskoczy. Nie, bo wiesz co, po pierwsze, ja nie myślę w, yy, te, nie myślę w kategoriach nieustannego wzrostu. Mm -hmm. Jakby od czasu książki śledząc od świateł napisałem dwie inne powieści, które były bardzo dobrze przyjęte. Yy, kończę teraz pracę nad kolejnym serialem. Mam bardzo dużo planów na następne lata i traktuję to. Trakt, uważam, że gdybym nagle zaczął się przejmować jakimiś. wiesz, po prostu negatywnymi aspektami tego, to bym narzekał. Traktuję to jako szansę i tak na przykład wykorzystałem sukces serialu mhm. do tego, żeby napisać Czarne Słońce, bo sobie wtedy, pamiętam, miałem taki impuls. To jest idealny moment, żeby napisać taką książkę. Idealny moment, żeby napisać książkę, której po prostu jakby. która. No, bardzo wielu ludzi może wkurzyć, odrzucić i tak dalej, a ja po prostu zawsze chciałem taką książkę zrobić. I to jest ten moment. To jest wykorzystanie tej szansy i wykorzystanie tego, 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 tego sukcesu. Nie obawiam się, abym ja był jakimś na pewno literackim hitwonderem. Jestem już od 15 lat na rynku, napisałem 8 książek i wypuściłem dwa hitowe seriale. I nawet jeśli już nigdy nie osiągnę takich sukcesów, to nie sądzę, abym. Wiesz, kurczę. Już raczej przez dłuższy czas będę sobie spokojnie żył z tego, co robię, i, i staram się nie podchodzić do tego jak uzależnieniowiec, jak nałogowiec, że każda kolejna, wiesz, szpryca musi być coraz, coraz, coraz mocniejsza. Tak, tak, bo to gdzieś jest taka tendencja do tego, żeby traktować siebie jak e, korporację, że zawsze musi być wyżej, zawsze może być w górę, bo te firmy mają to do siebie, że jak nie idziesz w górę. To, to spadasz, a w życiu wcale nie musi gdzieś tak podejść. Wcale tak nie jest i tak na pewno nie jest w pracy artystycznej. No. To jest jakaś nieustanna przygoda i wiesz. Ja się po prostu bardzo cieszę, że mam jakby w swojej jakąś pozycję, aby robić rzeczy, aby pisać książki takie, jakie chcę, aby, wiesz, e... mogę zrobić dużo fajnych rzeczy dzięki temu, gdzie zaprowadził mnie najpierw sukces Belfra, a potem sukces. Ślepnąc od świateł, i, i ja po prostu się z tego cieszę. I dziękuję za to. A gdybym nagle chodził i mówił, jakie to nieszczęście, osiągnąć taki wielki sukces, jak to nie jestem sparaliżowany, to po prostu bym jakimś wiesz, smutnym po prostu defletem, kurde, który się żali tak, na nie... no, potrzebnie. To musiałbyś, to musiałbyś już epkę nagrać, bo książka mogłaby nie wystarczyć. No, z piorunem może właśnie coś na, 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 nagramy. Trzymam Pioru na fidę Pioru na FIDE, tak. Trzymam w takim razie kciuki za to, żebyś zawsze mógł robić to, na co masz ochotę i wyrażać się w pełni. To była flintesencja, a moim gościem był Jakub Żulczyk. Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich.